No dzień dobry, witam po raz kolejny w nowym pięknym dniu i w nowym odcinku z Wędkarstwem Fish UK. Dobra, słuchajcie, dzisiaj jest niedziela, także jestem przygotowany na to, że będzie pełno wszędzie ludzi, dlatego zaczynam troszeczkę w innym miejscu. Chcę sprawdzić, czy odcinki wody, które są nieatrakcyjne wędkarsko dla wędkarzy, są atrakcyjne dla ryb. No, tak po prostu. Słuchajcie, dzisiaj będę próbował te klenie tu namierzyć. Mam chlebek, mam wszystko. Wszystko jest na dobrej drodze. Tylko czy będą klenie? Zobaczymy. Klenie, brzany, pocie. A wiem, że będą pstrągi, ale to... Albo i nie wiemy. Nieważne. Słuchajcie, ja was zapraszam na kolejny odcinek z Wędkarstwem Fish UK. Subskrybować możecie gdzieś tu, gdzieś tam. Dajcie łapkę w górę, dajcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco z najnowszymi filmami. A ja cóż, idę miło spędzić ten dzień. Powiem wam, że zawsze mnie to interesowało, czy są tutaj ryby, a widziałem już ich tutaj trochę. Teraz zobaczymy, czy coś tutaj pływa, czy nie. Według mnie coś powinno być. Ha. Może jakiś pstrąg niechciany. Powinno coś tu pływać tak naprawdę. No i sobie tak będziemy szli dzisiaj tą rzeczką. A tu będę sobie puszczał. Bo wiem, że tu jakiś może stać. O, zwłaszcza na takich o wymiałkach, tak jak tutaj. O. Sobie trochę popuszczamy. Muszą tu być jakieś. Nie wierzę, że ryby tu nie ma. Jak tu na przykład. Dobra, podejdziemy sobie tu. Nie wierzę, że w tej rynience tutaj nie stoi żadna ryba. Dobrze, rozwiniemy trochę żyłkę. Pięknie namoczymy ją. Co? I lecimy. Czy są tu jakieś niegrzeczne rybki pływają? Ale woda jest czysta, ale podniesiona dzisiaj.
A tu zapowiada się bardzo fajnie. W ogóle pogoda jaka jest. Cieplutko, fajnie. Strasznie mi okulary tylko parują. Nie wiedzieć czemu. Dobra, przy burcie polećmy. Bo tu jest dołek. One tu lubią siedzieć. O. I zobaczmy. Piękny fisz. Ucieka, 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 ucieka. Ładny jest. To jest naprawdę ładna ryba. Jest naprawdę ładna ryba. Ale idzie. No. Piękna ryba jest. No, powiem wam, że to jest ryba, po którą też może i przyjechałem, a może nie. Ale idzie. A trzyma się dna? Ale grubo. No. Piękny fisz. Cześć to. Może mi się uda go zaraz podebrać. On jeszcze odejdzie. Chodź tu, torpedo. Poczuł. Poczuł. Skórkowanie nie da się podciągnąć w ogóle. O, i odchodzi tam znowu. Poczekajcie. Ale mnie męczy. Chodź tu, kurde. Aha. Zaraz zrobi to, czego ja nie chcę, żeby on robił. Aha, i się zaczyna. Ci wkurwiony. No chodź, chodź. O, wezmę cię tu do brzegu trochę. Chodź, chodź. Ale robi wszystko, żeby tylko wypluć ten, wypluć przynętę. No już co jest, kurde, że... Dawaj go dołem tutaj. Do cholery jasnej. Chodź tutaj. Chodź tu. Nie mogę go w ogóle pociągnąć, bo jest duży. Już prawie się witamy. No, i powiem wam, no,
Nie dziwię się wcale, że ja go nie mogłem, kurwa, dociągnąć. Ale upasiony. Ale dzik. 48. No, 48. Dzik w wodzie już. Niech sobie odpocznie, bo tu gruba ryba jest. O, ale żeś mi dał. Popalić. Dziku. Pięknie. No. Piękny prusiaczek. Jest. Jedna i druga. Papuszki. Wow! Wow! Where is he? Yeah, he's there. It's not big. Decent size, but not big. What he have done? No, I know what he have done. Yeah. Wiosna. Pięknie. Zaczyna wszystko kwitnąć. Nareszcie. W końcu, po takim czasie. Pięknie to wygląda. Nareszcie pierwsze oznaki, że się coś zaczyna dziać. Miodzio. Ale zapach. Niesamowite. No, coś pięknego.
Ale kurwa ryb. Już. Mierzymy go. Ile ten ma? Bo ten ma na pewno więcej. Ten to już jest taki, powiem wam, no, gruby. Czekaj, zmierzę cię tylko. Ile ty masz? No taki sam jak tamten, 40. Ten ma 40. Dobra. Opatrzcie, co się wydarzyło. Pokażę go wam szybciutko, bo jest przepiękną rybą, a muszę go wam pokazać, bo takie kropki, to są kropki. Przepiękna ryba. Patrzcie. Niesamowita ryba. Mega. Och, płyń mój ty. Mały. O. Takie ryby, to ja rozumiem mówić. Ale fisz. Ja pierdolę, wielki. Nie spodziewałem się takich dzisiaj gagatków tutaj. Ustawię cię. Jak odpłyniesz, to odpłyniesz. No niesamowity. Płyniesz? O Boże. Dzięki, czujeniu. Cisza, spokój. Coś pięknego. No i wszystko zaczyna powoli kwitnąć. Jest pięknie. Hello, sir. Wiosna, 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 kto ty? No jest pięknie. Pogoda przepiękna. O, wpadnięty do czuby. O, zobaczmy, czy dzisiaj będą nasze motyle tu pływać. Ale wywaliło tu te drzewa, masakra. Takie staro drzewia tutaj były. A przez te wiatry, huragany. Zrobiła się masakra. Powolutku, pomalutku, czy są tu żani? Na, na, na. Gdzie są nasze piękne kuturunki? Idziemy sobie powolutku.
Żany. Gdzie są moje koleżanki? Może będą tam, bo na razie ich tu nie ma. Trylelelele. A jak gdzieś tylko będą, to nie złapie swoją wędką. Ale pieprze głupoty. Dobra, idziemy dalej, zobaczymy, co to się podziało na miejscówkach. Zrobimy sobie krótki, szybki patrol. Czy nie ma tu jakichś złych ludzi? Mięsiarzy? Którzy by chcieli zjeść ryby? Kormoranów też nie widać, także jest dobrze. Zaraz zobaczymy. Czy stoją tu, czy nie? Dobra, słuchajcie, tu mam taki fajny gadżet od Guru i obczajcie to. Mamy chlebek i chcemy sobie łowić na chlebek, prawda? Tu trochę go za dużo wrzuciłem, ale to szczegół. Wrzucimy trochę, zobaczymy, czy coś do tego wyjdzie. No i słuchajcie, opcja jest taka, że chcemy sobie połowić dzisiaj na chlebek. Mamy takie sprytne gadżety tutaj, które możemy sobie dostosować wielkość naszych krążków chlebowych, których chcemy użyć na haczyk. Ja użyję tych większych. I obczajcie to. Mamy krążek. Robimy tak. I mamy piękną od razu. O, ten wypadł. Piękną przynętę na haczyk. Obczajcie to. Bierzemy tak, pyk. Obczajcie to, jaki wołeczek piękny. Poręczne narzędzie od Guru. Powiem wam, można zrobić to na praktycznie każdy rozmiar, który chcemy. Tu jest ten większy, a tu jest najmniejszy. Ja używam ogólnie tych większych, bo łowię klenia. Także o, obczajcie to. Może być nawet taki wałeczek malutki. Bardzo poręczne i przydatne akcesorium, że tak powiem, bo po tej porze roku dużo łowię na chleb, chociaż dzisiaj klenie nie chcą z nami współpracować za bardzo. Tak jakby zniknęły nam w ogóle z tej rzeki. I o, taki wałeczek możemy założyć na haczyk. Coś pięknego. Zobaczcie. A ja zaraz spróbuję podejść tutaj jakiegoś karpia na ten chleb. Zrobię sobie parę takich wałeczków. I jak walnie, to będzie masakra. Bo centralnie wygląda tak, jakbyśmy łowili takim peletem z chleba. Obczajcie to. Piękna sprawa. Bardzo przydatne, poręczne, małe. Oczywiście wrzucamy sobie kromeczkę, jedną czy tam dwie, ile wam potrzeba. I możemy sobie łowić do bólu. No, także jeżeli chodzi o gadżety, bardzo przydatne do łowienia na rzekach, zwłaszcza o tej porze roku.